Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku rozgrywamy ćwierćfinał mistrzostw Europy 2020. Szwajcaria kontra Hiszpania. Na drugim kanale rano rozegrałem pojedynek Włochy kontra Belgia, który się odbędzie później o 21. Natomiast ten o 18. Teraz właśnie sobie na tym mniejszym kanale rozegramy. Napiszcie w komentarzu jaki wynik obstawiacie, na kogo liczycie, czy to na Hiszpanię, czy na Szwajcarię. Ja oczywiście chciałbym, aby to słabsza drużyna awansowała, czyli Szwajcaria. Liczę na zwycięstwo Szwajcarów 1 -0. No i co, teraz rozegramy sobie pojedynek karciany wszystko liczymy za jeden punkcik, bo jeżeli by Szwajcaria naprawdę awansowała do półfinału, to byłaby mega, mega sensacja, a myślę, że są w stanie to zrobić, skoro Francuzów też wyeliminowali. No i tutaj właśnie wspomniany Francuz Loris, następnie Portugalia Multiple, Dania, Holandia, Ukraina, Macedonia, Dania i Rosja. Mamy właśnie Szwajcarię i prowadzenie Brel Embolo 1-0 dla Szwajcarów. Chorwacja, Walia, Francja, Belgia, Holandia, Anglia i Ukraina. skin Szkocja, Belgia Mertens, Szkocja. Jest Hiszpania Odpowiedź Hiszpanów Rodri 1-1 Portugalia, ale natychmiast Odpowiadają sz Szwajcarzy Jan Zomer wpada na karcie bazowej 2-1 Finlandia i Szwecja A więc do przerwy Szwajcaria prowadzi 2-1 z Hiszpanią Rozpoczynamy drugą połowę Belgia Alderweireld, Ukraina Multiple i wyrównuje Alvaro Morata 2-2 no robi się ciekawie. Szwecja, Turcja, Macedonia, Rosja i Niemcy. No i mamy przedostatnią ostatnią saszetkę. Polska, Krychowiak. Tutaj Chorwacja, Brozowicz. Belgia, Węgry. Dania, Rosja, Niemcy i ponownie Belgia. Została nam ostatnia saszetka. Czy wpadnie któraś z drużyn, a jak nie no to będzie dogrywka. Do skutku będziemy otwierać saszetki. Mamy Ukrainę, Piatow. Następnie Finlandia, Kamara. I kto tutaj jest? Nie ma Hiszpanii, jest Portugalia, Belgia, Anglia i Polska. A na bazówkach? Portugalia, Walia, Francja, Macedonia i Czechy. A więc w regulaminowym czasie 2 do 2 bierzemy saszetkę i otwieramy do skutku, jeżeli tutaj wpadnie któraś z drużyn, no to zwycięstwo mamy Danię, Eriksen Finlandia multiple, tutaj Turcja Anglia, Polska, Walia Austria i Słowacja nie ma, więc lecimy dalej Włochy, Kielini, jest Szwajcaria, granit, czaka, prowadzenie Szwajcarów, ale jeszcze musimy dokończyć tutaj tą saszetkę. bo może się zmienić i Hiszpania jeszcze trafi, Portugalia, Walia, Francja, Francja, Austria i Macedonia. Moi kochani, w tym karcianym pojedynku Szwajcarzy ogrywają Hiszpanię 3-2 podogrywce. No, i jeżeli takim wynikiem zakończyłoby się prawdziwe spotkanie, to naprawdę mielibyśmy mega sensację Szwajcarów w półfinale. Czekam na Wasze opinie, moi kochani, odnośnie tego meczu. Napiszcie w komentarzach, jaki wynik stawiacie i na kogo liczycie. A z mojej strony to wszystko. Żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam.